Witam Was serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj mam dla Was bardzo ważne orędzia. Są to orędzia na obecne czasy. Jest orędzie od Boga Ojca, Ducha Świętego czy Jezusa Chrystusa. Tak więc zapraszam Was do wysłuchania. Bóg Ojciec, jam jest, który jest. Dziś jest szczególny dzień i szczególne święto. Właśnie my dziś chcieliśmy przemawiać przez Ciebie. Wiem o Tobie, kochany Synu, że wypłomienił wszystko i nic się przede mną nie ukryje. Wiem nawet o każdym słowie i o ich liczbie, którą wypowiedzieli potępieńcy i szatani dotąd. Piekło to jedyna rzecz, jaką mogłem stworzyć, aby odosobnić szatana i jego zwolenników. Jestem samą miłością, czystością, sprawiedliwością i miłosierdziem. Inne moje przymioty będziecie poznawać przez całą wieczność, o ile zechcecie skorzystać z mojego zaproszenia. Ja zapraszam Was wszystkich. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Od Was tylko zależy, czy odpowiecie tak na moje wołanie. Pragnę, aby i o mnie nie zapomniano w swoich modlitwach. Kocham Was, wszystkie stworzenia, lecz Wy ranicie mnie nieustannie grzesząc. Proszę Was, opamiętajcie się. Przestańcie bluźnić, przestańcie używać języka do grzechu. Przestańcie rękoma czynić nieprawości, przestańcie używać ciała całego i duszy do występowania przeciw mnie, Panu i Bogu. Niech wszystkie wasze myśli będą czyste, niech słowa, które wypowiadacie, będą wszystkie bez skazy, takie, które nie kłamią, nie rzucają na nikogo oszczerstw. Bądźcie cali święci, dążcie do świętości pod każdym względem. Polsko, Polsko, kocham Ciebie bardzo. Czy zechcesz, abym Ci dał tę szansę, abyś stała się święta, abyś stała się ta, która poprowadzi świat do zbawienia wiecznego? Jak bardzo liczę na Was, właśnie o Polacy, czy nie zawiedziecie mojego zaufania, którym Was obdarzam. Módlcie się także i do mnie, bo i ja bezpośrednio mogę dać wiele, wiele łask. Drogi mały Synu, żywy płomieniu, jak zauważyłeś, wiele ostatnio ja sam mówię do Ciebie. Słuchaj wszystkich wskazówek, jakie dostajesz i wykonuj je natychmiast. W przyszłości naprawdę od tego wiele zależy. Kocham Was wszystkie słodkie dzieci i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ufajcie. Teraz przemówi Duch Święty. Duch Święty, pozwólcie, że i ja dziś przemówię. Pragnę, drogie dzieci, udzielać Wam 7 darów. Zechciejcie je przyjąć. Nie wzbraniajcie się przed moim świętym działaniem. Pozwólcie mi w Was działać tak, jak ja tego będę potrzebował. Pragnę, abyście mieli więcej czci do mnie. Nie stawiajcie oporu mojej łasce. Ilu z Was miałoby wiele nadzwyczajnych darów i łask, lecz odwrócili się ode mnie, wypierając Ojca kłamstwa? Pragnę, aby każde z Was otworzyło się na pełnię mojego działania w każdym z Was. Tak bardzo niewielu modli się do mnie o dary i łaski. Niech wszyscy wierni chrześcijanie przypomną sobie o mnie i zaczną swoje modlitwy, a ja w ich sercach dokonam przemiany tak, że sami tego nie zauważą, kiedy będą pałali miłością i radością dzieci Bożych. Niech każdy wzywa mnie codziennie, szczególnie o godzinie 9 rano, bo ja właśnie wtedy najwięcej łask udzielam. Teraz pragnę odnowić Kościół od podstaw.
Nie przyznaję się do fałszywanego ruchu, który działa pod moim szyldem. Nie mam z nimi wiele wspólnego. To znaczy, że nie udzielam żadnych łask. Działam zwyczajnie na te dusze. Pragnę, aby wiele dusz podjęło nowennę jako modlitwę do mnie i aby prosiło o oświecenie hierarchii i duchowieństwa, a przede wszystkim wszystkich ludzi. O Polacy, Polacy, podejmijcie dziejowe zadanie, podejmijcie modlitwę za Kościół i za hierarchię, a szczególnie za tych, co służą szatanowi. Kochane dzieci, pozwólcie, że i ja was dziś pobłogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ufajcie i nie dajcie posłuchu szatanowi. I jeszcze przekaz od Jezusa Chrystusa. Kochany Synu, żywy płomieniu, ufaj i bądź spokojny, lecz to wszystko, co przeżywasz, jak zawsze, ofiaruj mojemu świętemu sercu. Ja tym wszystkim posłużę się do ratowania dusz. Wkrótce podejmiesz kilka ważnych decyzji. Wydarzenia zaczną toczyć się same. Ty sam bądź silny i trwaj, a o resztę się nie martw, bo ja sam wraz z moją matką wszystkim od dawna kierujemy. Nie patrz, że coś przychodzi nagle i bez specjalnych przygotowań. Tak chcę, a reszta jest mało ważna. Chcę dyktować ci wolę moją nie raz, więc pisz, nie patrz na nic. Wtedy, kiedy mówię ja czy matka, siądź i pisz. Czyń tak, bo my wiemy lepiej, co i kiedy jest ci potrzebne. Postaraj się w najbliższym czasie przygotować, co będziesz mógł, aby ruszyły sprawy Boże. Nie poddawaj się, działaj. Pamiętaj, że moje plany nie są planami twoimi i odwrotnie. Moja miłość sięga zenitu. Grzech ludzki porusza moją sprawiedliwość do najwyższego stopnia i tylko dzięki tym nielicznym, aczkolwiek niedoskonałym duszom, które wynagradzają, ten świat istnieje. Kochane słodkie maleństwa, ja bardzo chcę, abyście wiele wynagradzały Bożej sprawiedliwości, bo wiele trzeba jeszcze wynagradzać. Nie martwcie się zbytnio, że jesteście słabi, ułomni i grzeszni. Połączcie swą niedoskonałość z doskonałością Maryi i oddajcie wszystko w jej ręce, a ona wszystko oczyści i mnie poda. W tym czasie każda modlitwa, każde wynagrodzenie jest ważne. Jednak pewnych rzeczy nie mogę powstrzymać i puszczam koło sprawiedliwości Bożej w ruch. Na razie wszystko toczyć się będzie normalnie, jednak wydarzenia będą powoli narastać. Kocham was, wszystkie dzieci. Dlatego na wasze wzmocnienie dziś was z obolałego serca błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ufajcie i nie dajcie się wciągnąć diabłu w jego pułapkę. Kochani, to dzisiaj na tyle. Bardzo wam dziękuję za poświęcenie czasu i oczywiście zapraszam do wzięcia udziału w ogólnopolskiej modlitwie o ochronę naszego kraju przed III wojną światową i kataklizmami. Wystarczy wejść na mój kanał na YouTube Łukasz Andryszczak i odsłuchać nagranie, które pojawia się codziennie o 6 rano. Można go oczywiście odsłuchać o dowolnej porze, ale ważne jest, żebyście powtarzali za mną modlitwę lub sami ją odmówili w myślach lub na głos, a następnie wpisali swoje imię w komentarzu pod filmem. Jest to lista obecności osób, od których jest intencja modlitewna, więc jest to naprawdę bardzo ważne. Następnie proszę o polubienie nagrania, wtedy zwiększy się jego zasięg i więcej osób będzie się mogło o nim dowiedzieć i wziąć w nim udział. Oczywiście też zapraszam wszystkie nowe osoby do subskrypcji kanału,
a także do wsparcia moich zbiórek charytatywnych, mianowicie zbiórki na pomoc humanitarną ludziom w potrzebie, jak również zbiórkę na pomoc dla zwierząt. Kto z Was chciałby więcej doczytać odnośnie przekazów, to zapraszam na stronę Żywego Płomienia. Wszystkie linki znajdziecie w opisie każdego filmu na kanale. Ja Wam teraz dziękuję i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam Was serdecznie.